Klejek też mógłby pomimo chorej nóżki list napisać, bo przecież list się pisze rączką, a nie nóżką. Trzeba tylko być więcej zdecydowanym. Żartobliwe listy w środku wojny? Andrzej Pilecki i jego siostra dostawali takie od ojca Witolda. Rotmistrz w ten sposób mógł wychowywać swoje dzieci. Te listy, kilka spotkań i późniejsze opowieści o ojcu ukształtowały całe życie. Nie poddam się przecież, nie będę szedł jakąś inną drogą, tylko tą, którą już raz obrałem, a obrałem ją pod wpływem ojca. Przecież nie zapisywałem się do żadnych partii. Biografia jednego z największych bohaterów Polski trafia właśnie do kin. Fabularyzowany dokument opisuje całe życie rotmistrza, wojnę z bolszewikami, prawie 1000 dni w Auschwitz, wreszcie powojenną konspirację i walkę o wolną Polskę. Transporty szły i szły. Odkryłem człowieka, który znalazł sens swojego życia w pracy dla innych i to jest bardzo inspirujące po prostu dla mnie. I to było to, co odkryłem w Pileckim. Nie bohatera, nie supermana, ale takiego człowieka jak my. Film powstawał przez kilka lat. Na realizacyjny rozmach nie pozwolił skromny budżet. Twórcy w społecznej zbiórce zebrali zaledwie 250 tysięcy. Na dofinansowanie nie zgodził się Instytut Sztuki Filmowej ani żadna publiczna instytucja. A mimo to jest takie zainteresowanie, że film trafi niemal do wszystkich kin w Polsce. Zaangażowało się wiele osób na zasadzie wolontariatu. Przy tym filmie pracowało na tej zasadzie około 300 osób, co też pomogło w tym niskim budżecie. Marcin Kwaśny to odtwórca głównej roli. Dla niego film jest pomnikiem wystawionym bohaterowi po latach, kiedy nie można było o nim nawet mówić. Sam aktor mówi, że praca nad filmem przybliżyła go do Pileckiego. A jeszcze bardziej do wartości, takich jak wiara czy patriotyzm. Zwykle aktorzy mówią, jak zmienili się do danej roli. Tutaj mogę powiedzieć, że rola zmieniła mnie w pewien sposób. No, że siła rotmistrza zagrobu, jego oddziaływanie jest ogromna. Witold Pilecki poszedł do Auschwitz, bo taki był rozkaz. Uciekł, by dalej walczyć. Potem było powstanie warszawskie, kolejna niewola, powrót do kraju i konspiracja. Wszystko podporządkował służbie Polsce. No spuśnij oczy! Ja nie taki wykończyłem jak ty! No patrz! Ale w tamtej Polsce nagrodą za zasługi była śmierć. On jest wzorem stosunku do służby. No i można byłoby naśladować go, no. żeby chciano. Rodzina doczekała się rehabilitacji i przywrócenia pamięci o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Teraz wierzy jeszcze, że kiedyś uda się odnaleźć grób. Michał Siegieda, Wiadomości.